Dzień dobry Państwu, nazywam się Klaudia Grabowska i występuję ponownie na dzisiejszej konferencji w drugiej mojej czapce, w drugim moim kapeluszu, teraz reprezentując Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Dla mnie samej było to odrobinę konfudujące i to w jaki sposób Państwu się z tego wytłumaczę, jak to się dzieje, że występuję po raz drugi, ale po prostu zajmuję się tymi rzeczami, więc z jednej strony zajmuję się digitalizacją i wsparciem instytucji dziedzictwa w digitalizowaniu, udostępnianiu zasobów dziedzictwa do różnego rodzaju wykorzystania, a z drugiej strony jestem trochę takim farbowanym badaczem i staram się po tylu latach pracy w tym sektorze zadawać również pytania o tym, o to, na ile te rzeczy, które robimy i sposób, w jaki je robimy, ma sens, na ile jest przydatne i na ile odpowiada realnej rzeczywistości i codziennej praktyce osób, które mają te zasoby wykorzystywać. Więc Centrum Humanistyki Cyfrowej jest jednostką Instytutu Badań Literackich PAN i powstało w ramach projektu restrukturyzacji Instytutu Badań Literackich. I tak jak łatwo jest od początku zaprojektować i bardzo zazdroszczę Jarosławowi Lipszycowi, który mógł razem z ekipą swoich świetnych doradców wymyśleć od razu projekt, który od samego początku był taki future-proof, troszeczkę trudniej jest przenosić instytucję, która działa w rzeczywistości analogowej ze całą swoją skostniałą biurokracją i całą rzeczywistością takiej instytucji do rzeczywistości trochę cyfrowej. I to powiedziawszy, mam duży kłopot z tym rozróżnieniem rzeczywistości cyfrowej i analogowej. Wydaje mi się, że już po tylu latach ona jest dosyć anachroniczna i oczywiście używanie tego rozróżnienia ma swoje uzasadnienie i bardzo duże uzasadnienie też z punktu widzenia instytucji, kiedy w instytucji nagle pojawia się informatyk, który jest i panem, który programuje i stawia stronę, jest panem administratorem i po prostu cała instytucja, potem się pojawia dział na przykład zasobów cyfrowych i wydawnictw, różne takie rzeczy, więc to życie instytucji ma swoje po prostu swoje zupełnie inne tempo i to wpływa na to, że gdzieś ta kategoria cyfrowości w instytucjach wciąż może funkcjonować, jednak codzienność zaciera bardzo mocno te granice między tym, co jest cyfrowe i tym, co jest analogowe. I my troszeczkę w swoim wystąpieniu będziemy chciały właśnie porozmawiać o tym, będziemy chciały przedstawić badania, które w Centrum Humanistyki Cyfrowej prowadzimy, w ramach których przyglądamy się kompetencjom cyfrowym, praktykom cyfrowym naukowców i zaprosić Państwa do jakiejś wspólnej refleksji, rozmowy o tym, w jaki sposób instytucje dziedzictwa mogą współpracować z naukowcami do tego, żeby lepiej wykorzystywać potencjał zasobów cyfrowych, tego, że one są dostępne w sieci, łatwiej odkrywalne, żeby naukowcy mogli lepiej po prostu wykorzystywać je do swoich badań. I teraz tutaj moi koledzy Marcin i Ola z Laboratorium Cyfrowej Humanistyki opowiadali dużo o projektach, które prowadzą, w których po prostu zajmują się wykorzystaniem technologii do prowadzenia badań naukowych. Więc to, co już zostało powiedziane również przez moją poprzedniczkę Olę Janus, digitalizacja to jest po prostu dopiero pierwszy krok. Więc może to sprawiać, że te zasoby są łatwiej odkrywalne. Ale nie jest to wystarczająca rzecz do tego, żeby rzeczywiście były łatwiej wykorzystywane. Więc digitalizacja to jest dopiero pierwszy krok. W Centrum Humanistyki Cyfrowej prowadzimy również różne projekty, na przykład jak projekt stworzenia Korpusu Polszczyzny XVI wieku, w którym zasoby są zdigitalizowane, udostępnione, również z transliteracjami i transkrypcjami. Kolejnym stopniem zaawansowania projektów to są, jest na przykład projekt, który bazuje na dziejach Herodota, który nakłada po prostu cały tekst źródłowy na mapy. Lokalizuje je, pokazuje miejsca odniesienia między różnymi miejscami na mapie i źródła, które dotyczą czy które mówią dalej o tych miejscach. Pokazuje po prostu różne zależności i w ten sposób również staje się samym w sobie narzędziem badawczym, ale też może działać na wyobraźnię tego, jakie pytania badawcze można dalej zadać do takiego materiału. Kolejnym stopniem zaawansowania jest projekt, który
ze względu na swoją złożoność można nazwać projektem również badawczym. Jest to projekt Next Rembrandt, w ramach którego zostało zdigitalizowane na podstawie wszystkich zdigitalizowanych dzieł Rembrandta, wyodrębniono w procesie masowej analizy danych, wyodrębniono najbardziej typowe cechy dzieła Rembrandta i stworzono najbardziej typowy portret Rembrandta, nazywając go ostatnim dziełem Rembrandta. Jest to inicjatywa, która była, czy projekt, który nigdy by się nie wydarzył, gdyby nie współpraca instytucji dziedzictwa, potężnego oczywiście dofinansowania, które przyszło z biznesu i to chyba finansował bank ING i oczywiście bardzo zaawansowanych technologii, które gdzieś wychodziły również z instytucji naukowych. To są projekty, które są tak naprawdę takim teatrem technologii, często nie są w ogóle możliwe do przeprowadzenia przy ograniczonych środkach, które mamy, ale trzeba pamiętać, czy to, o czym my chcemy opowiedzieć, to, że to, jak mówimy o humanistyce cyfrowej, ma bardzo duże, czy jest w bardzo dużej rozległości. Trudno powiedzieć, kto jest humanistą cyfrowym, czy osoba, która używa komputera do napisania swojej pracy doktorskiej, jest już humanistą cyfrowym? Czy humanistą cyfrowym jest dopiero osoba, która bardzo aktywnie w ramach swojej pracy badawczej, analitycznej wdraża narzędzia cyfrowe do analizy i prezentacji danych? W ramach działania grupy DIMPO, która jest jedną z grup roboczych całego projektu Daria Europejskiego, próbujemy się przyglądać temu, w jaki sposób wyglądają praktyki cyfrowe naukowców, z jakich narzędzi, w jaki sposób technologie cyfrowe wpływają na prowadzone przez nich badania, publikacje tych badań, komunikację naukową. Dzień dobry. Ja miałam przygotowane anegdoty, ale nikt się nigdy z nich nie śmieje, więc sobie daruję. Przejdę już prosto do streszczenia. Najpierw na czym polegało to badanie i w ogóle skąd się wziął pomysł tego pilotażu. W 2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród ponad 2000 respondentów z 10 krajów unijnych i to było badanie korzystania z technologii cyfrowych przez naukowców. Natomiast ono nie odpowiadało na pytanie, co właściwie te technologie zmieniają w samym procesie badawczym. Po co w ogóle naukowcom te narzędzia badawcze i też w jaki sposób te narzędzia mogą stanowić jakiś taki pomost między nauką a innymi sektorami. I ten pilotaż odbył się w lutym, marcu tego roku. Wzięło w nim udział 5 naukowców z Warszawy na różnym szczeblu kariery. Były to wywiady epizodyczne. Ja nie będę o metodologii mówić, gdyby kogoś to interesowało, to oczywiście później mogę o tym opowiedzieć. I stosowaliśmy takie podejście relacyjne do kompetencji cyfrowych, w których nie odnosiliśmy kompetencji naukowców do jakiegoś ogólnie istniejącego katalogu, tylko raczej do kompetencji, które w danym środowisku są istotne, potrzebne czy preferowane. I tutaj akurat zatrzymam się na chwilę przy technologiach cyfrowych. To nie jest zaskakujące, że naukowcy, nie tylko humaniści, zapoznają się z materiałami badawczymi w formie cyfrowej, ale też na rozsikach analogowych. Ale tak naprawdę jak sobie popatrzymy, nie wiem czy Państwo widzą te kategorie, ale tak naprawdę wszystko od artykułów w czasopismach przez materiały ikonograficzne, nagrania wideo i audio, naukowcy pozyskują czy zapoznają się z nimi przez narzędzia, czy w formie cyfrowej. Oczywiście są takie obszary typu mapy, przepraszam, typu na przykład książki, gdzie jeszcze ta wersja analogowa jest wciąż ważna czy pożądana. Natomiast to, co wykazały te badania, to, że narzędzia cyfrowe są niezbędne właściwie na każdym etapie procesu badawczego. Przy odkrywaniu i zbieraniu materiałów, przy ich organizowaniu, archiwizacji, przy przetwarzaniu, analizowaniu, wizualizacji materiałów oraz oczywiście przy ich publikowaniu i upowszechnianiu wyników, ale także, co jest bardzo ważne, to że dostęp do tych technologii umożliwia zadawanie w ogóle nowych pytań badawczych, otwiera naukowców na nowe pola, które wcześniej po prostu nie były dostępne, czy nie było narzędzi do tego, żeby te pola zmapować. I oczywiście technologie cyfrowe są niezbędne w dzieleniu się wynikami badań w ramach nauki, ale także pomiędzy naukowcami i przedstawicielami innych dziedzin. Część z naszych badanych wskazywała, że na przykład korzysta z takich baz tworzonych przez amatorów, przez tych właśnie pasjonatów, którzy na przykład wygrzebują przez lata jakieś materiały, których po prostu nigdzie indziej w takim skupieniu czy w takiej koncentracji nie ma.
I jeśli chodzi o dostęp do wszelkiego rodzaju bibliotek, baz czy repozytoriów, no to on oczywiście jest konieczny w całym tym procesie badawczym również. I to, co jest bardzo ważne, to jest to, że część naukowców sama tworzy takie bazy. To są bazy tworzone na potrzeby własnych badań, ale nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, żeby te bazy dalej udostępniać. Natomiast nie ma tutaj, o czym zaraz powiemy, takiego systemowego rozwiązania, które by te, powiedzmy, oddolne bazy jakoś archiwizowało. Mówiłam już o tym, że dostęp do tych zasobów jest kluczowy, ale co jest jakby drugą stroną medalu, to jest to, że brak dostępu do baz, bibliotek i repozytoriów utrwala podział centrum-peryferię w nauce, zarówno jeśli chodzi o Polskę versus inny kraj, jak i też w ramach Polski między rozmaitymi jednostkami, czyli kogo stać na dostęp do lepszych baz, ten ma lepiej, mówiąc kolokwialnie. I też, co jest ważne, to takim problemem, o którym mówili nasi badani, to jest to, że są duże różnice jakości i dostępności źródeł między dyscyplinami. Znaczy, jedna osoba mówiła, że w jej dyscyplinie to nie ma żadnego problemu, jest dostęp do wszystkiego, jest wspaniale, wszystko jest zdigitalizowane, a inny badany mówił coś absolutnie przeciwnego, że on po prostu niemalże jest pozostawiony sam sobie i dlatego musi sam te bazy tworzyć. My te wyniki badań poszeregowałyśmy w takie trzy kategorie dotyczące zasobów, narzędzi i kompetencji. Domyślam się, że wiele z tych sformułowań mogą po prostu wprost odpowiadać temu, co część z Państwa jako pracownicy instytucji dziedzictwa sami odczuwają jako ewentualne, czy instytucji naukowych, jako ewentualne potrzeby, wyzwania, problemy. My starałyśmy się je po prostu jakoś bardziej uporządkować i pokategoryzować ze względu na to, co usłyszeliśmy od naszych wywiadowanych, więc część z tego wydawać się może jakaś oczywista, no ale konieczna jest popularyzacja wiedzy o istniejących zdigitalizowanych zasobach, która jest skierowana bardzo precyzyjnie do konkretnej grupy i do środowiska naukowego, które rządzi się swoimi bardzo prawami i na przykład dla nich promocja w mediach społecznościowych być może nie jest najlepszym sposobem. Być może lepsze jest wysłanie maila do dziekanatu czy do jakiegoś miejsca, w którym informacja o danym zasobie będzie lepiej rozprzestrzeniona. Potem dużo instytucji naukowych również prowadzi swoje niezależne działania digitalizacyjne, podczas gdy mogłoby prowadzić działania skoordynowane z działaniami instytucji dziedzictwa. I tutaj bardzo mocno jest ten link, w którym jakaś rozmowa i wymiana wiedzy o tym, co jest potrzebne do wykorzystania, by się przydała. Musimy przyspieszyć jeszcze tempo mówienia. Jeżeli chodzi o dostęp do narzędzi, to tutaj brakiem, czy pewnym problemem, który wskazywali badani, był brak kompetencji do wykorzystania zarówno konkretnych narzędzi, czy korzystania na przykład z jakiegoś oprogramowania, ale przede wszystkim brak instytucjonalnego, kompleksowego wsparcia. W ogóle brak takiego myślenia o tym, jak dużą wartością jest korzystanie z narzędzi cyfrowych w pracy badawczej, w popularyzacji wyników badań i właściwie na każdym etapie życia zawodowego naukowca. No i tutaj znowu pojawia się kwestia nacisku na kompleksowe ujęcie kompetencji cyfrowych, czyli nie skupiajmy, czy może instytucje nie powinny skupiać się tak bardzo na umiejętności korzystania z konkretnych zasobów, jednej bazy, prawda, czy jednego źródła, tylko rozwijania kompetencji w ogóle, żeby wiedzieć, gdzie czego szukać. I co oczywiście się z tym wiąże, to jest to też, na co wskazywali nam badani, że wśród studentów są braki edukacji medialnej. Znaczy takie programy oczywiście istnieją, to się chyba teraz nazywa umiejętności akademickie 1, natomiast tak jakby te kompetencje cyfrowe są tylko częścią takiego programu, więc jest tutaj pewien niedosyt. Studenci często na przykład podkreślają, że nie umieją korzystać z jakiejś tam bazy, prawda, czy nie wiedzą w ogóle, gdzie znaleźć jakieś konkretnych informacji, które poszukują. Duży nacisk jest kładziony, duży ciężar tkwi cały czas na bibliotekarzach, którzy w bibliotekach są te centra kompetencji dla zarówno pracowników naukowych, studentów i dla całych jednostek akademickich, więc biblioteka to jest to miejsce, które jest najbardziej dociążone i wydaje się, że mogłoby być świetnym partnerem do współpracy z instytucjami dziedzictwa, tak żeby wymieniać się kompetencjami, jakoś wspierać, rozwijać wspólne inicjatywy, dlatego że mogą być w łatwy sposób takim łącznikiem między jednym środowiskiem a drugim.
To może ja tu już przejdę od razu do zakończenia, bo nasze postulaty, czy postulaty, które wyłaniają się z tego badania, to już o nich powiedziałyśmy tak naprawdę, że ta kompleksowa edukacja cyfrowa jest tutaj kluczowa. No i co dalej? My bardzo chcielibyśmy takie badanie rozszerzyć oczywiście na wszystkie te kraje, które brały udział w badaniu ilościowym, żeby mieć możliwość porównania, jak taka sytuacja, jak rozwój tych kompetencji wygląda w różnych krajach. I też, żeby zidentyfikować obszary, w których technologie cyfrowe wpływają na pracę naukową, najbardziej ją zmieniają, mają też największy potencjał zmiany. Chcemy też w ten sposób porównać systemowe rozwiązania dotyczące edukacji medialnej społeczności akademickiej, czyli naukowców na wszystkich szczeblach kariery i też studentów. No i tutaj instytucje dziedzictwa oczywiście mogą pełnią funkcję bezcenną, jeśli chodzi o edukację, czyli mogą uczyć korzystania z zasobów różnego rodzaju, czyli baz, archiwów i repozytoriów. Centrum Humanistyki Cyfrowej, zresztą przy wsparciu konsorcjum Daria, będzie organizowało w czerwcu warsztat dla naukowców i instytucji dziedzictwa, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób te dwa sektory mogą lepiej współpracować ze sobą. Dziękujemy bardzo.